Macie ten komputer? No zobacz, która godzina. Albo jedziemy, albo nie. Babcia przyjdzie i co? Nie gotowi jeszcze? I nie puści nas. Dobra. O kurczę, trochę źle wjechałem. Daj. Dobra. Nie. Ty wiesz, co masz robić. Kasia? Co? Umyjesz go, nie? Po co? No, ty jedziesz. Oje. Weź idź z tym, nie? Ty jedziesz, a ja tym. Cześć. No, masz prawo jazdy? Cześć. Cześć! Ja sobie pójdę. Chodzę sobie, spaceruję. Co sobie zrobiłeś? Nic. To co robiłeś? A zeskoczyłem, a myślałem, że mam 15 lat. O mordę. Bierze się za nóż tak i trzeba tak rzucić, żeby się wbił. Yeah. O, dwa, yeah. Od tego się grę zaczynał. O, już kucha, teraz ty. Zaoszczę. No. Jak się razy trafił, to dopiero grę zaczynał. Czekaj. No. Musisz króciutko. Łokieć. Ja. Ramiączko. Tak. Brudka. To jest paluszek, nie wiem. Ząbki. A później ząbki wybijane. Ja wybijam. Zobacz. O, takie. Ząbki wybijane. Później nosek. Tak. Nosek też wybijany? Nie. Aj, by się wbiło. No. Widzisz? Wszystko można się nauczyć. Tylko naprawdę trzeba chcieć. Z tyłu nie mamy nic? Nie. Dwa. Twój prapradziadek. Jak był w Afryce podczas wojny, no mi się nie chciało wierzyć, bo za moich czasów to było tak, że na święta tylko pomarańcze były. Koniki zjedzą. No na pewno. Oj, nie wiem, czy skórki od pomarańczy konie zjedzą. Zjedzą? Pójdziemy do stadniny, sprawdzimy. Nie.
O czym ja mówię? Bo tam nie można dokarmić koni. Aha, jak był w Afryce, to opowiadał. 3D. Nie przyjął. Zostaw mi. To opowiadał, że po prostu tam sady, plantacje tych pomarańcz, mandarynek i tak dalej, nie? Także... Ojej, tyle co on przeszedł, a tyle co naopowiadam. Zmęczony trochę jestem. No, ja też. Głowa mi trochę boli. Tak sobie teraz myślę. Ile tych wycieczek już było? Dużo. Powiedz, dlaczego tak się dzieje, że tych wycieczek jest coraz mniej. Leniuchujesz. Leniuchujesz. No trochę. Dziadek. Dziadek. Obraziłeś się na mnie? Nie. Nie obraziłem się, tylko tak sobie myślę, wiesz. Co? O czym? No bo teraz tak. Zaczynają się wakacje. To te wakacje to jeszcze jakoś miną. No jeszcze może parę wycieczek. To się pojedzie, później znowu się szkoła zacznie. Ile razy ci mówię o tych telefonach? Że tu nie zadzwonisz, to nie tego? Bo nie masz czasu. No właśnie. A co jest najcenniejsze w życiu? Złoto? Srebro? Czas. Jeżeli się tym czasem umie dysponować. Pomyśl trochę o czasie. Ja już mam z górki. O. Tak jak tutaj. No ile mi zostało? Rok, dwa, pięć?